dobry. Nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, krótkie wyjaśnienie, zanim wysłuchacie dzisiejszego odcinka. Żeby zachować regularność programu, nagrywam te wywiady z pewnym wyprzedzeniem, czasami dwudniowym, a czasami dwutygodniowym. Każdy odcinek jest na tyle dogłębny, żeby pozostawał wartościowym źródłem informacji jeszcze długo po samej publikacji, ale równocześnie pretekstem do rozmowy jest zawsze jakieś w miarę aktualne wydarzenie i akurat ta przyczyna może się trochę szybciej zdeaktualizować. I tak właśnie jest w przypadku dzisiejszego tematu. Doktora Krawczuka zaprosiłem do rozmowy po tym, jak w styczniu doszło do schizmy w łonie etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. I kilkanaście dni później, gdy się nagrywaliśmy, sytuacja uległa eskalacji, pojawiły się ofiary śmiertelne, doszło do masowych aresztowań. Ale od naszego spotkania do publikacji tego odcinka konflikt został, przynajmniej formalnie i przynajmniej na jakiś czas, załagodzony. Zwaśnione strony doszły do porozumienia, żeby zapobiec dalszej przemocy. Dla porządku informuję Was o tym z wyprzedzeniem, ale równocześnie wciąż zachęcam do wysłuchania rozmowy, bo oczywiście zajęliśmy się w niej szerszym zakresem tematycznym i mam nadzieję, że wciąż wyniesiecie z niej cenne informacje na temat życia społecznego w Etiopii. Miłego słuchania. Dziś moim gościem jest dr Marcin Krawczuk z Katedry Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Luty zaczął się nie najlepiej dla członków etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. W dniu, w którym się nagrywamy, zostało aresztowanych około 200 osób. To się wiąże z wcześniejszym zakazem uczestniczenia w manifestacji zwołanej na 12 lutego w Addis Abebie, czyli właśnie w stolicy Etiopii, przez synod, czyli w takim dużym uproszczeniu władzę tego kościoła, co z kolei się wiąże ze schizmą, która zaczyna mieć miejsce w tym kościele. Dochodzi też na tym tle do eskalacji, przemocy, ataków z bronią w ręku, ofiar śmiertelnych. Dojdziemy do tego wszystkiego jeszcze, ale może zanim dojdziemy do aktualności, sięgnijmy w przeszłość, bo etiopski kościół ortodoksyjny jest dość wyjątkową instytucją, nawet na skalę światową. I żeby zrozumieć, o czym mówimy w 2023 roku, prawdopodobnie musimy troszeczkę porozmawiać o tym, co było wcześniej, nawet w IV wieku naszej ery. Dlatego czy mógłby pan, oczywiście bez takiej dogłębnej szczegółowości, ale wyjaśnić, skąd ta wyjątkowa rola tego kościoła w tym kraju? Rzeczywiście etiopski kościół ortodoksyjny, w internecie anglojęzycznym możemy spotkać się ze skrótem EOTC, czyli Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, jest jedną z najstarszych takich zorganizowanych wspólnot chrześcijańskich na świecie. Korzenie chrześcijaństwa w Etiopii sięgają pierwszej połowy IV wieku i od tego czasu kościół etiopski był niezmiernie ważną instytucją kulturotwórczą, polityczną, gospodarczą, kulturową, pod każdym względem w Cesarstwie Etiopskim, a po upadku Cesarstwa Etiopskiego w 1974 roku jego rola pozostała ciągle bardzo duża. Jest to też wspólnota liczbowo bardzo znaczna. Nie dysponujemy jakimiś bardzo dokładnymi szacunkami liczbowymi. Przyjmuje się na ogół, że mniej więcej 40% populacji Etiopii to są chrześcijanie ortodoksyjni, 30% to muzułmanie, 30% wyznawcy chrześcijańskich kościołów protestanckich. Ustalmy jeszcze tylko, jak mówimy ortodoksyjni, to w naszym rozumieniu chodzi o prawosławnych. Czy to jest nadużycie? To jest taka kwestia terminologiczna, do której bym się nie przywiązywał specjalnie, to jest po prostu kwestia nazewnictwa. Każda wspólnota chrześcijańska jest we własnym rozumieniu ortodoksyjna, czyli prawosławna, czyli prawowierna, czyli słuszna. Natomiast jeśli chcemy usytuować kościół etiopski na mapie kościołów chrześcijańskich świata, to proponowałbym sytuować go obok takich wspólnot jak na przykład syryjski kościół ortodoksyjny na Bliskim Wschodzie, jak kościół koptyjski w Egipcie.
Trochę dalej znajdują się kościoły, trochę dalej, mówię, administracyjnie, liturgicznie, kulturowo są kościoły prawosławne, jakie znamy z Grecji, z Rosji. Mhm. No i jeszcze dalej Kościół rzymskokatolicki. Zostając jeszcze trochę w tej przeszłości, jak rozumiem, było to tak, że wraz z rozciąganiem się władzy monarchy, duchowni towarzyszyli wojownikom, tak? Że ta dzisiejsza Etiopia, w mniej więcej tym kształcie, jaką znamy ją dziś, była stopniowo podbijana i trwała dość silna akcja ewangelizacyjna ze strony kościoła. Znaczy od XIII wieku, kiedy dysponujemy źródłami pisanymi dotyczącymi tego, co się działo w Etiopii, mamy taki obraz, że równolegle toczyły się dwa procesy, czyli terytorialna ekspansja cesarstwa etiopskiego, a cesarze etiopscy są chrześcijanami ortodoksyjnymi, i równolegle toczy się ewangelizacja prowadzona przez mnichów kościoła etiopskiego. Wcale nie jest tak, że oni szli ręka w rękę i się nawzajem wspierali, bo bywały sytuacje, że to ich interesy były rozbieżne, ich działania były skierowane przeciwko sobie, no ale generalnie tak to się toczyło. I to, co trzeba, wydaje mi się, zrozumieć, gdy mówimy o roli politycznej kościoła w cesarstwie etiopskim, to jest to, że kościół, czyli mnisi, w tym państwie, które było bardzo rozległe terytorialnie, pełnił funkcje jakby administracyjne. To znaczy, ponieważ w Etiopii nie było miast, to prawie że do wczesnej nowoczesności, jedynymi ośrodkami quasi miejskimi, czy takimi w miarę stałymi, z jakimiś trwałymi budowlami, z jakąś infrastrukturą, były klasztory rozsiane po całym obszarze Wyżyny Abisyńskiej, no i potem już poza nią. Te klasztory pełniły właśnie funkcję takiej administracji cesarskiej, takiej trochę przedstawicielstwa, można powiedzieć, cesarza na danych obszarach. Stąd wzięła się rola mnichów w administracji cesarskiej, w polityce, w gospodarce, bo oni administrowali ziemią, pobierali od chłopów podatki, płacone w naturze, oczywiście nie w pieniądzach. Więc to był taki system, w którym obie strony, czyli państwo i kościół, wzajemnie czerpały zyski swojej współzależności. Zostawmy jeszcze na sekundę przy tym, czy to była też dobra, nie wiem, czy słowo broń polityczna jest właściwym określeniem. Chodzi mi o to, że wielu cesarzy określało się jako namaszczeni przez Boga. Ostatni zresztą cesarz etiopski, Haile Selassie, używał tego zwrotu, że jest zwycięskim lwem z plemienia Judy, tak, wywodząc się od tego rodu Salomona, bo królowa Szeby, która pojechała do Palestyny, czy dzisiejszego Izraela, tak, miała rzekomo mieć dzieci z królem Salomonem, i stąd jest ta dynastia etiopska, przynajmniej w podaniach tak jest. To nie był oczywiście jedyny cesarz, który mówił tak o sobie w bardzo wzniosłym tonie. Czy dla Etiopczyków, mimo że oczywiście nazwa Etiopia pojawiła się stosunkowo późno w historii, ale przyjmijmy, że istniał naród etiopski albo narody etiopskie, ludy zamieszkujące dzisiejszą Etiopię, czy fakt, że cesarz był przedstawiany jako człowiek mający jakiś bezpośredni kontakt z Bogiem, był istotny w tej historii, czy to jest tylko kwestia taka bardziej folklorystyczna? Wydaje mi się, że do czasów nowoczesności nie było to coś tak kluczowego dla tej całej rzeszy wiernych kościoła etiopskiego. Wspomniał pan o tym, postawił taką tezę, że ten kościół był trochę bronią, prawda? Ale bronią... Właśnie nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Tak. Ale właśnie bronią przeciwko komu? No, wydaje mi się, że przeciwko muzułmanom, jeżeli spojrzymy na historię tego cesarstwa, że tam głównie była prowadzona taka wojna, no dość otwarta, przeciwko muzułmanom, którzy stanowią w dalszym ciągu mimo wszystko 1/3 tego kraju. Tak. Nie wiem, czy chcemy się zagłębiać w tym momencie w dzieje stosunków muzułmańsko-chrześcijańskich w Etiopii, bo to... jest to otwieranie puszki z Pandorą, że tak powiem, jeśli chodzi o rozległość tego tematu. To, do czego zmierzam, to to, że kościół etiopski przez długie lata nie miał konkurencji w tym swoim wymiarze, o którym dzisiaj, mam nadzieję, będziemy mówić, bo to jest super ważne, w tym swoim wymiarze pastoralnym. Mhm. On nie musiał się martwić o to, że mu zabraknie wiernych, że oni odpłyną gdzieś do jakiejś innej religii. To się trochę zaczęło zmieniać. W XVII wieku jest taki krótki okres ekspansji katolickiej, która szybko zostaje ukrócona. No ale w XIX wieku już na dobre zaczyna się ekspansja kościołów protestanckich w Etiopii. I to jest ten moment, kiedy no, ten kościół etiopski musi zacząć się martwić o to, żeby tę trzodę wielką przy sobie zatrzymać. Oczywiście, wracając może już do samego pańskiego pytania, cesarz etiopski bez wątpienia miał atrybuty jakiejś osoby świętej, namaszczonej przez Boga. To widać w kronikach, w sposobie, w jaki władcy się stylizują, właśnie tak jak pan powiedział, na lwa Judy, na potomków Dawida, etc.
Natomiast dla tych zwykłych wiernych, mówię rozsianych po tym olbrzymim terenie Wyżyny Abisyńskiej, nie sądzę, żeby ta rola symboliczna cesarza była w jakikolwiek sposób istotna. Do XIX wieku, kiedy Etiopia wchodzi powoli w nowoczesność, kiedy na przykład pod koniec XIX wieku cesarz Menelik II już na przykład zaczyna bardzo intensywnie promować się, swoją osobę, swoje wizerunki na przykład. Zaczynają krążyć. I to była pierwsza taka gwiazda medialna, jeśli chodzi o cesarzy. Ten, który był przed nim, czyli Jan IV, to chyba jest jego jedno zdjęcie znane. Jeszcze jeden okres historyczny, ale już znacznie nas bliższy mnie interesuje. W 1974 roku kończy się cesarstwo, zostaje wprowadzona dyktatura komunistyczna, tak zwany Derg. I Derg, pomimo że promuje ateizm, to utrzymuje dotacje budżetowe dla kościoła ortodoksyjnego. Jak rozumiem, wynika to też z tego, że po prostu przytłaczająca większość Etiopczyków, nawet tych, którzy wspierali tę rewolucję przeciwko cesarstwu, pozostała wierzącymi Etiopczykami. Czyli rozumiem, że ta tożsamość religijna, przynajmniej dla klas rządzących, jest niezwykle istotna. W okresie rządów Dergu, czyli po 1974 roku, rzeczywiście po raz pierwszy w dziejach Etiopii dochodzi do tego, że de facto religie, na razie mówmy o tych dwóch, czyli islam i chrześcijaństwo ortodoksyjne, jakby zostają całkowicie zrównane w prawach. Derg, czyli on też przechodził swoją ideologiczną jakąś tam ewolucję przez te niecałe 20 lat, kiedy rządził, ale Derg nie występował tak bardzo ideologicznie otwarcie przeciwko religii. Jeśli się spojrzy, mamy dużo zdjęć tego okresu, kiedy wczesny przewodniczący Dergu Mengistu Haile Mariam przemawia, obok niego zasiada patriarcha Etiopii, zasiadają jakieś dygnitarze muzułmańscy. W takim wymiarze czysto ideologicznym w sferze publicznej to była taka wielka siła, jedna i druga religia, była tak ważny element tożsamości etiopskiej, że otwarta walka z nim byłaby niemożliwa. Zresztą sam Derg i sam Mengistu Haile Mariam, mam wrażenie, to nie byli ludzie, którzy jakby szli do władzy mając w głowie jakąś ideologiczną wizję tego, co oni chcą zrobić. Oni chcieli po prostu, tak sądzę, chcieli po prostu obalić cesarza, a potem się zobaczy. A ponieważ to były czasy takie, jakie były, trzeba się było opowiedzieć albo po stronie Związku Radzieckiego, albo po tej drugiej. I oni wykalkulowali coś takiego z dobrodziejstwem inwentarza, w tym na przykład jakąś tam ateizacją na sztandarach. Dobrze, to przejdziemy do współczesności, zahaczając o ostatnią już rzecz, bo powód, dla którego się dzisiaj spotykamy, to jest ta zapowiadana schizma w kościele, ale to nie jest pierwsza schizma w czasach najnowszych, bo ostatnia dopiero co się skończyła, w 2018 roku, a przynajmniej niektórzy uważali, że jest to schizma, kiedy funkcjonowało równolegle dwóch patriarchów, czyli zwierzchników kościoła etiopskiego. Czy mógłby pan krótko wyjaśnić, jak do tego doszło i jak ostatecznie się skończyło? Doszło do tego w taki sposób, iż kiedy w tym momencie, tuż po przemianach, kiedy Derg został pokonany, zainstalowała się nowa władza, to był początek lat 90. Jednym z posunięć tej nowej władzy było, szukam odpowiedniego słowa, zmuszenie do odejścia patriarchy, który wówczas zasiadał na tronie. Patriarcha udał się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie tamtejsza diaspora, czyli mieszkający tam Etiopczycy, chrześcijanie, po prostu uznawali go w dalszym ciągu za legalnego patriarchę. I on swoje obowiązki, że tak powiem, te kościelne, w dalszym ciągu pełnił, podczas kiedy w Etiopii został wówczas powołany, wybrany nowy patriarcha, który rządził, panował, zasiadał na tronie do 2012 roku, kiedy zmarł, potem został wybrany jego następca. I w 2018 roku, czyli jakby do tego czasu sobie były równolegle dwóch patriarchów, jeden w Etiopii, drugi w Ameryce. A trzeba tutaj może jeszcze wspomnieć, że diaspora etiopska w Ameryce to jest bardzo duża siła polityczna, bardzo ważny aktor na scenie współczesnej Etiopii. W 2018 roku premier Abiy Ahmed, świeżo wybrany, piękna kariera, zaraz Nagroda Nobla, prawda, i tak dalej, doprowadził do jakby pojednania tego kościoła etiopskiego z tym kościołem w diasporze. Doszło do sytuacji z punktu prawa kanonicznego dość kuriozalnej, to znaczy Etiopia miała jakby dwóch patriarchów. To znaczy oficjalnie patriarchą był zawsze Matias, czyli ten etiopski. Tak, tak. Natomiast
Pamiętam, jak jeszcze ostatni raz przed pandemią byłem w Etiopii, no to były takie billboardy, gdzie tych dwóch panów na jednym billboardzie siedziało obok siebie, każdy w pełnym rynsztunku z koronami, szatami i tak dalej. Taka dwoista osoba patriarchy Etiopii. Bo dodajmy tylko, że ten z zagranicy wrócił po prostu do ojczyzny na zaproszenie Abiy Ahmeda właśnie w 2018. Tak. No i problem tej dość kuriozalnej sytuacji się rozwiązał w zeszłym roku, w 2022, kiedy ten amerykański patriarcha, nazwijmy go tak, po prostu zmarł i został na placu boju, tak powiem, tylko patriarcha Matias. No właśnie. I to nas prowadzi już do roku współczesnego. Styczeń. Grupa trzech arcybiskupów z Oromi, takiego największego w sumie regionu Etiopii, w skład którego zresztą wchodzi też Addis Abeba, czyli stolica, ogłasza, że mianują 20 miejscowych biskupów, powołają własny synod, czyli władzę kościoła. I to prowadzi nas do konfliktu, który rozgrzewa się w lutym. Zacznijmy może od tego, co ta grupa buntowników zarzuca głównemu synodowi i skąd ten ich bunt? Jeśli mogę tylko minimalnie poprawić jedną rzecz. Addis Abeba jest na prawach miasta wydzielonego w prowincji Oromia. Ono technicznie, prawnie jest osobnym bytem, co ma swoje znaczenie, bo na przykład protesty Oromów, które były jakiś czas temu, cię między innymi o to rozbijały. Wracając tutaj do pańskiego pytania, w ogóle zacznę od tego, bo moje zainteresowania badawcze sięgają bardzo dalekiej przeszłości, bardziej niż tego, co się dzieje współcześnie. W związku z tym mógłbym długo mówić o tym, że różnego rodzaju schizmy i konflikty bardzo gwałtowne w łonie Kościoła Etiopskiego to nie jest wielka rzecz i nie ma z czego robić sensacji. Oczywiście jak każde w tego rodzaju konflikty, tu chodziło o władzę i o wpływy. Natomiast przynajmniej oficjalnie, w tej warstwie ideologicznej oficjalnej, one zawsze miały jakieś podłoże, nazwijmy to teologiczne. Przykładowo w XIV-XV wieku był taki bardzo dobrze udokumentowany, bardzo ciekawy spór o szabat. Czy sobota jest dniem świętym na równi z niedzielą, czy może trochę mniej świętym, bardzo dyskutowane przez najtęższe umysły. Natomiast ci trzej biskupi, którzy dokonali tego rozłamu, jeden z nich wydaje się, tak w świetle tego, co się czyta, taką postacią wiodącą, on ma Sawiros na imię, Sawiros, czyli po polsku Sewer. Ci trzej biskupi jakby nie zgłaszają żadnych pretensji teologicznych typu, że im mają inną wizję Trójcy Świętej czy coś takiego. Oni uważają, że po pierwsze, Święty Synod, czyli ta rada nadzorcza rządząca Kościołem Ortodoksyjnym, jest zdominowana przez, oni w oświadczeniu mówią jedną grupę etniczną, nie mówią jaką, należy sądzić, że mają na myśli Amharów. W związku z czym, i tutaj jest jakby drugi punkt ich zarzutów, wyświęcani przez ten Święty Synod, prawda, delegowani przez ten Święty Synod biskupi, księża, którzy pracują w zupełnie innych prowincjach etnicznie, językowo, kulturowo, nie mają narzędzi, kompetencji miękkich do tego, żeby zarządzać tamtejszymi wiernymi, co skutkuje odpływem wiernych. Wejdę panu tylko jeszcze na sekundę w słowo, żeby dojaśnić to naszym słuchaczom, bo to może nie być do końca zrozumiałe. Etiopia jest niezwykle ludnym krajem, 120 milionów mieszkańców, mniej więcej 120 milionów, natomiast jest podzielona etnicznie. Mówimy o różnych grupach etnicznych. Oromowie, którzy są najliczniejsi, byli tradycyjnie też grupą pozostawianą na marginesie władzy, aż do niedawna jeszcze do tego dojdziemy. Amharowie, których pan przywołał, są tą grupą, która często dominowała w polityce krajowej. I jeszcze będziemy dochodzić też do innych, między innymi do Tygrajczyków, ale zmierzam do tego, że każda z tych grup ma własny język, niektóre mają trochę inny alfabet, bo nie każdy się posługuje alfabetem amharskim, w związku z czym mówimy też o dużych napięciach wewnątrz krajowych. Jak rozumiem, to jest ten główny zarzut właśnie wobec synodu. Odbyła się taka wymiana pism, czyli jest ta grupa schizmatyczna, nazwijmy ją tak. Potem są oświadczenia Świętego Synodu, są oświadczenia Abiy Ahmeda. Wysłuchałem sobie tego i przeczytałem jakąś część z tego. To oświadczenia jednak nie są takie dość grzeczne. Znaczy są o wiele grzeczniejsze niż to, co się rzeczywiście dzieje, bo dzieją się rzeczy już dramatyczne. To, co wyczytuję między wierszami w działaniach tej grupy rozłamowej, to jest po prostu to, co ma miejsce już w Etiopii od dłuższego czasu, czyli pewna emancypacja polityczna Oromów. I ponieważ ten obszar działania, że tak powiem, tej grupy rozłamowej, to są tak naprawdę dwie prowincje federalne Etiopii, czyli Oromia
i tak zwane SNNPR, czyli Region Ludów, Narodów i Narodowości Południa. Jak sama nazwa wskazuje, to jest taki region, w którym mieszka bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych ludów, najbardziej na południe wysunięty region Etiopii. Ten synod rozłamowy powołał swoich biskupów właśnie w tych dwóch prowincjach federalnych. No właśnie argumentując to tym, że księża etnicznie amharscy po prostu nie rozumieją potrzeb pastoralnych tej społeczności. Co skutkuje odpływem wiernych w kierunku kościołów zielonoświątkowych. Kościoły zielonoświątkowe, jak w całym świecie rozwijającym się, widzę Brazylia na przykład, prawda, to jest potęga. To są organizacje, które jadą na ogromnej pomocy finansowej i rozmaitych organizacji, pewnie głównie ze Stanów Zjednoczonych. Te brazylijskie akurat zarabiają same, bo to jest specyficzny twór, ale faktycznie tak, kościoły tak, amerykańskie tak. Wspierają w Etiopii tamtejszych zielonoświątkowców bardzo, bardzo solidnie. I te ruchy zielonoświątkowe, no można by długo mówić, dlaczego one rosną w siłę, jest wiele źródeł tego procesu, natomiast no, ten odpływ, mogę sobie wyobrazić, że rzeczywiście jest to pewien problem dla tych księży. Kościół etiopski, on nie ma tego nawyku, który ma kościół na przykład rzymskokatolicki od czasów kontrreformacji, że o wiernych trzeba zawalczyć. I to na różnych polach. Dochodzi do sytuacji zadziwiających. Na przykład wierni kościoła ortodoksyjnego gdzieś w Kanadzie czy w Stanach. Pamiętajmy, liturgia jest w języku geys, czyli starożytnym tym liturgicznym języku kościoła etiopskiego. Korzystają z jakichś tłumaczeń, z jakichś materiałów przygotowanych w XIX wieku przez europejskich badaczy, tylko po to, żeby, prawda, zrozumieć, co się dzieje, czy móc coś przeczytać na temat świętych. Więc dużo się mówiło o tym, że rzeczywiście potrzeby, żeby ten kościół jakoś się dostosował do współczesności, no to powinien podjąć jakieś wysiłki na rzecz tego, że no wierni bardzo różnych języków, różnych kultur do niego należą, bo jeśli nie, to ich straci. Natomiast co takiego się stało, że w tym momencie przelała się ta czara goryczy? Osobiście widziałbym w tym jednak część tego większego politycznego procesu związanego z emancypacją Romów, bardziej niż jakiś taki nagły przypływ troski o tych wiernych, bo ci wierni tak znają amharski, w Etiopii przynajmniej. Zaraz wrócimy, prawda, też do tej kwestii, ale porozmawiamy jeszcze przez sekundę, co się stało w odpowiedzi, bo mamy blokadę mediów społecznościowych, przynajmniej w momencie, w którym rozmawiamy. Nie działa Messenger, nie działa TikTok, Telegram nie działa. Mamy też ofiary śmiertelne w jednym przypadku. Niepotwierdzone jak do tej pory informacje mówią o tym, że snajperzy strzelali w Oromi do ludzi wychodzących z kościoła. Także dlaczego sytuacja, mimo że tak jak pan mówił wcześniej, do schizm dochodziło w przeszłości bardzo często i jedna dopiero co się zakończyła, dlaczego tak wyeskalowała cała ta sytuacja? Te akty przemocy możemy sobie wyobrazić w świetle tego, co do nas dociera, w jakich okolicznościach do tego doszło. Mianowicie w momencie, kiedy ci rozłamowcy, to chyba w Szaszemanie, w mieście Szaszemanie konkretnie się stało, próbowali zająć budynki kościelne, czy jakieś tam nieruchomości kościelne, doszło do konfliktu, prawda, wiernych, lojalnych wobec Świętego Synodu z tymi lojalnymi wobec tych rozłamowców, takich nazwijmy. No i tutaj doszło do jakichś aktów przemocy. Zresztą sąd jakoby tam gdzieś w Oromi zabronił zajmować te nieruchomości, kościoły. Natomiast taki jest kontekst tych aktów przemocy, do których doszło, nawiasem mówiąc, bardzo nie chcę powiedzieć, że ciekawe, bo jednak zginęli ludzie i nie godzi się tak mówić, ale widziałem na Facebooku, że te osoby, które są ich zdjęcia i oni są podpisani takim starym gezowym słowem sama etat, męczennicy, oni zostali jakby zrównani z tymi męczennikami wczesnego chrześcijaństwa po prostu tym samym, jakoś tak symbolicznie. No ale zostawiając to na boku, ten konflikt wyeskalował trochę dlatego, że od objęcia władzy przez Abija Ahmeda, a jeszcze wcześniej, właściwie po śmierci Melesa Zenawi w 2012, no te akty przemocy zaczęły się mnożyć z takiego czy innego powodu. Kulminacją była oczywiście wojna w Tigraj, czyli interwencja wojskowa w Tigraj. Były protesty Romów związane z ekspansją terytorialnym rozrostem Addis Abeby. No tych okazji, przy których wybuchają akty przemocy, jest niestety bardzo dużo. Jest taka przykra nowa jakość w Etiopii, która długie lata cieszyła się opinią kraju bardzo stabilnego i spokojnego. Skoro pan już wspomniał konflikt związany z Tigrajem, to jest coś,
nad czym nie możemy przejść do porządku dziennego. Ja może tylko wyjaśnię słuchaczom w dużym skrócie, o co chodzi. W listopadzie zakończyła się wojna domowa w Etiopii, która trwała 3 lata i która według wszelkich szacunków jest najgorszym konfliktem zbrojnym w Afryce w XXI wieku. Przy czym nie wiemy tego na 100%, ponieważ przez większą część tego czasu nie było żadnego kontaktu wewnątrz Tigraju. Z większością mieszkających tam ludzi był wyłączony internet. Trzeba było polegać na różnych opowieściach, co do których weryfikacji były problemy. Nie byli wpuszczani cudzoziemcy. Tak, dodatkowo to. W największym skrócie Tigrajczycy przejęli władzę w Etiopii po upadku dyktatury komunistycznej. Utracili ją wraz z dojściem Abiy'a Ahmeda do władzy w 2018. On jest pierwszym oromem, który objął stanowisko premiera. Później doszło do wielu, wielu wydarzeń, na które nie będziemy poświęcali czasu, bo byłaby to osobna audycja, ale doszło do wybuchu konfliktu, w którym wciąż liczba ofiar jest nie do końca znana i z którego Etiopia będzie się długo podnosić. Natomiast ciekawi mnie to z powodu, który rzutuje na naszą rozmowę. Abiy Ahmed doprowadził do zakończenia tej pierwszej schizmy, jak pan już wcześniej wspominał. Tymczasem teraz patriarcha Matias bardzo gorąco go krytykuje w tym najnowszym sporze. I patriarcha jest Tigrajczykiem z pochodzenia. W maju 2021 roku wypowiadał się publicznie i to był jeden z bardzo niewielu głosów na tym poziomie. Mówił o tym, że władze próbują doprowadzić do ludobójstwa w Tigraju i próbują tamtejszą ludność po prostu zetrzeć z powierzchni ziemi. On użył dokładnie takich słów. Czy sądzi pan, że to, że obecnie premier mówi, że obie strony mają swoje prawdy, użył też takiego sformułowania, i to, że ewidentnie zabronił protestowania kościołowi temu, przynajmniej temu synodowi, który jest tym oficjalnym synodem. Czy to jest jakaś forma zemsty za tamto działanie i czy ten konflikt w Tigraju też się na sytuację kościoła dziś po prostu najzwyczajniej w świecie przekłada? Jeszcze można dodać jeden element do tej dość skomplikowanej układanki, którą pan przedstawił, że Tigraj to jest i było od tych czasów, o których wspomniałem, tych starożytnych, absolutne serce etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, najświętsze miejsce. Bo też chrześcijaństwo się właśnie z północy na południe przemieszczało, Tigraj jest na północy. Tak, Tigraj jest na północy i to najświętsze miejsce kościoła etiopskiego, czyli Aksum, w którym, jak wierzą Etiopczycy, jest w tym momencie przechowywana Arka Przymierza, prawda, i tak dalej. Wiele najważniejszych klasztorów, to wszystko jest właśnie tam, w Tigraju. Przyznaję, że bardzo ciężko jest mi śledzić, co też Abiy Ahmed knuje i jakimi drogami tutaj idą te jego intrygi. Rzeczywiście podczas interwencji zbrojnej w Tigraj, kiedy, jak słyszymy, dochodziło do bestialskich aktów przemocy, niszczenia klasztorów itd., kościół etiopski, święty synod, generalnie stanął za premierem. Rzeczywiście była taka wypowiedź Abune Matiasa, patriarchy, przy czym to nie było jakieś takie oficjalne oświadczenie, to było takie nagrane komórką, gdzieś jakaś taka wypowiedź, kiedy on potępił całą tę wojnę. Natomiast to, że Kościół etiopski, że Święty Synod nigdy nie potępił tych aktów przemocy, które miały miejsce w Tigraj, sprawiło, że pewna część biskupów tigrajskich rzeczywiście zaproponowała, czy jakby bawiła się z myślą utworzenia własnego synodu. To zostało zażegnane prawdopodobnie dlatego, że właśnie sam Abune, sam patriarcha jest Tigrajczykiem. Mam wrażenie, że to są trochę dwa różne fronty. Już od dłuższego czasu stabilność Etiopii jakby decyduje się w tym trójkącie bermudzkim, czyli Amharowie, Tigrajczycy i Oromowie. I kwestia, o której mówiłem, emancypacji Oromo, tego, żeby oni mieli poczucie, że są reprezentowani, że mają władzę adekwatną do ich liczby i liczebności, to jest jeden problem. Inny problem to jest ta cała kwestia wojny, interwencji zbrojnej w Tigraj. Także nie łączyłbym jakoś bardzo intensywnie obu tych procesów. Nawiasem mówiąc, może jeszcze wspomnimy o jednej rzeczy, bo nie wiem, czy mamy w planach jakieś prorokowanie tutaj. Możemy, tak. A jeszcze chciałem, zanim dojdziemy do takiego prorokowania, mam jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć, o którym pan już częściowo mówił, czyli właśnie zielonoświątkowcy. Nie mamy aktualnych danych, bo ostatni spis powszechny był w 2007 roku, następny był planowany na 2017, ale nigdy
do niego nie doszło. Natomiast w tym 2007 już co piąty Etiopczyk był, no właśnie, protestantem, bo tutaj są do jednego worka wrzucani ci protestanci, o których pan wspominał jeszcze z XIX wieku, ci tacy klasyczni, ale też zielonoświątkowcy, o których się mówi, że oni najszybciej przyrastają. Według ostrożnych szacunków to jest 20 kilka milionów Etiopczyków, według trochę dalej idących już nawet 30 milionów. W tym premier, który co prawda jest synem muzułmanina i tutaj wiernej kościoła ortodoksyjnego, ale sam, kiedy miał 20 kilka lat, przeszedł konwersję i stał się też członkiem jednego z tych kościołów zielonoświątkowych. On się też otacza tymi ludźmi. Nie w stopniu jakimś tam przytłaczającym, ale jest wielu w jego towarzystwie. Pytam o to dlatego, nie nawet ze względu na jego osobistą historię, chociaż też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak na przykład Haile Selassie mówił o sobie, że był zwycięskim lwem z plemienia Judy, a Abiy Ahmed lubi o sobie mówić, że jest siódmym królem, co jest też takim odniesieniem do tej symboliki religijnej, no bo numer 7 jest niezwykle też istotny w numerologii miejscowej. Natomiast do czego zmierzam? Dawniej ten kościół ortodoksyjny, mimo że nie wszyscy Etiopczycy byli jego wiernymi, był trochę z automatu uważany za wyraziciela ducha narodowego. Dziś zresztą dla mnie jest zabawne, że ta flaga, której używają Rastafarianie, bardzo często ją można na koncertach zobaczyć, reggae, z właśnie lwem na tle tych trzech kolorów. To jest flaga, którą, jak rozumiem, w Etiopii używają nacjonaliści przede wszystkim. Tacy, znaczy, którzy... To jest flaga Etiopii. Czerwą. Ale to jest flaga, która została zniesiona w 74. Dziś wygląda inaczej. A ta, no tak, ja mówiłem gwiazdy. O tej z lwem. Ja mówiłem, to z lwem, no tak. Odnosiłem się do niej. Natomiast zmierzam do tego, czy... Jesteśmy może w takim momencie historii, że to może jedno takie za daleko idące stwierdzenie. Czy pana zdaniem właśnie kościół ortodoksyjny zaczyna tracić grunt pod nogami ze względu na to, że Abiy Ahmed jest tak sprawnym politykiem i jego wiara ewidentnie dla niego też jest dość istotnym elementem jego tożsamości. Ci ludzie w jego otoczeniu i ten szybki przyrost też nowych wiernych zielonoświątkowych, szczególnie w takich miejscach jak Oromia, i teraz ten być może rozpad, który oglądamy w tamtym miejscu. Czy to wszystko może się złożyć na to, że kościół ortodoksyjny przestanie być tym defaultowym kościołem etiopskim, używając nazwy z gier komputerowych? Jasne. Nawiasem mówiąc, jeszcze chciałem powiedzieć, że poprzedni premier Etiopii, Haile Mariam Desalegn, był też zielonoświątkowcem. Od 2012 rządził, potem się podał do dymisji i dopiero potem był Abiy. Pomylę się z Onałim w obie władze. No tak, Ameles był ortodoksem. Odpowiadając natomiast na pytanie. Zacząłbym może od trochę innej strony, to znaczy mówi pan o jakichś wypowiedziach Abija Ahmeda i tak dalej, natomiast Etiopia jest państwem świeckim. Ma to zapisane w konstytucji i ta świeckość była od początków Etiopii w jej kształcie obecnym, czyli z 1991 roku, jednak dość w praktyce realizowana na różnych poziomach. Religia jest... oczywiście ogromnie istotnym komponentem tożsamości Etiopczyków. Natomiast wytworzył się, to był taki koncept etiopski, że eksponuje się tę rolę kulturową religii jakby bardzo chętnie. Jeżeli spojrzymy na plany, trasy biur podróży polskich, które robią wycieczki po Etiopii, no to jednak spora część tych miejsc. Są miejsce Lalibela, Gonder, Aksum, no Aksum teraz nie, ale Lalibela, Gonder, kościoły na jeziorze Tana i tak dalej. To chrześcijaństwo jest promowane jako taki element, który się po prostu sprzedaje, który trafia do odbiorcy zagranicznego, bo jest rzeczywiście szalenie oryginalnym, niespotykanym, gdzieś zupełnie unikalnym. Kiedy jesteśmy w Etiopii, mamy takie sytuacje, że w sklepach branża handlu badziewiem dla turystów jest kontrolowana w całości przez muzułmanów, więc mamy panie, załóżmy w tym anturażu stroju muzułmańskim i cały sklepik wyłożony tymi Maryjkami, świętymi Jerzymi, kongami, krzyżami itd. Dokładnie to samo zrobiono z islamem, czyli pewne elementy kulturowe islamu. Tutaj zwłaszcza jest ciekawa kwestia tak zwanego pierwszego meczetu w Afryce, gdzie schronili się towarzysze proroka Muhammada. Eksponowano pewne elementy kultury muzułmańskiej przy jednoczesnym jakby niedopuszczaniu jakiegoś takiego artykułowania żądań religijnych w sferze publicznej. Jeśli chodzi o to, czy zielonoświątkowcy są zagrożeniem dla kościoła ortodoksyjnego, moim zdaniem trochę nie, dlatego że te kościoły zielonoświątkowe łowią przede wszystkim wśród tych ludów Etiopii, które historycznie były marginalizowane w stosunku do tych trzech
których powiedziałem, że od nich, prawda, wszystko zależy, czyli Amharów, Tigrajczyków i Oromów. Czyli na przykład one łowią w SNNPR-ze, czyli w tej najbardziej południowej prowincji, one łowią w prowincji Gambella, czyli tej prowincji, która jest przy granicy z Sudanem. Na pewno też urbanizacja wpływa na rozwój kościołów zielonoświątkowych, bo zarówno islam, jak i chrześcijaństwo ortodoksyjne, one się opierają na tej swojej wiekowości, na tej wrośnięciu w tę taką istniejącą od stuleci tkankę społeczną wsi etiopskiej, wszystko jedno chrześcijańskiej czy muzułmańskiej. Ale w momencie, kiedy ludzie migrują do miast, kiedy zostają jakby wyrwani z tej tkanki, prawda, no pojawia się przestrzeń, która jakby zostaje zagospodarowana przez te kościoły zielonoświątkowe. Czyli z całą pewnością ten rozwój kościołów zielonoświątkowych jakby zostanie po prostu w pewnym momencie zatrzymany, w tym sensie, że jednak Amharowie, Tygrajczycy, część Romów, którzy były wyznawcami czy kościoła ortodoksyjnego, jednak przy tym kościele pozostaną. Być może zresztą ten trochę wstrząs, to niespodziewane zdarzenie w postaci tej schizmy rzeczywiście wpłynie na to, że kościół etiopski jakoś spróbuje dotrzeć do tych wiernych. Tutaj sky is the limit. Słyszałem ostatnio, że w Ameryce Środkowej, nie chcę skłamać, tam zdobywa popularność kościół syryjski, że ludzie, którzy byli rozczarowani katolicyzmem, a z jakichś powodów nie zagospodarowani przez zielonoświątkowców, przechodzą na chrześcijaństwo syryjskie. Ale oni mają dobry atut w postaci tego, że język Jezusa, oni mówią językiem, czy mają mszę w języku Jezusa, prawda? Więc, tak, bo mówią po aramejsku, tak? Tak, po aramejsku, dokładnie. Więc trochę żartuję, ale nie żartuję w tym sensie, że być może ten wstrząs jakoś sprawi, że... Bo to nie jest tak, że tych wysiłków nie było. Były ruchy szkółek niedzielnych zakładanych w całym kraju, były różnego rodzaju stowarzyszenia świeckie, ale o zacięciu religijnym, dość wpływowe politycznie, przynajmniej niektóre z nich. Być może Kościół etiopski jakoś spróbuje bazować nie tylko na tej swojej tradycji, ale też jakoś bardziej się zmierzy z tymi wyzwaniami współczesności. A sam rozłam, nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy uda się to zażegnać, czy nie. Podobno jeden z tych 26 biskupów już się pokajał i syn marnotrawny wrócił. Na dlatego on nie został ekskomunikowany, pozostałych ekskomunikowani. Tak. Ale rozłamowcy z kolei ekskomunikowali członków synodu, jakby w odpowiedzi. Tak, ale jak mówię, to nie należy myśleć, że to jest jakiś dramat. Mamy ciekawą analogię w postaci tego, co się stało na początku lat 90., kiedy Erytrea uzyskała niepodległość. Erytrea, która wcześniej była częścią Etiopii, Erytrea, która też jest w większości chrześcijańska, uzyskał niepodległości przez Erytreę. Jakby kościół erytrejski uzyskał autonomię, czyli w języku prawa kościelnego autokefalię i funkcjonuje w takim stanie do dzisiaj. To się odbyło dość kulturalnie. Ten rozłam jest czymś takim rzeczywiście ciekawym, można tak powiedzieć, natomiast to nie jest coś, co wydaje mi się wróży jakiś koniec świata dla etiopskiego chrześcijaństwa. Rozumiem. Chciał pan prorokować. Czy to jest już część tego prorokowania, czy chciałby pan coś jeszcze do tego dodać? Bo z mojej strony to jest z grubsza już wszystko, co chciałem zapytać. To jest część tego prorokowania. To znaczy to, że jeśli się patrzy na kościół etiopski z perspektywy nie 2-3 lat, tylko tyle, ile on rzeczywiście ma, czyli 1700 najstarszy kościół. Przypominam, ma, początek, pierwsza połowa IV wieku. Chyba pierwszy monarcha przeszedł konwersję w 340 którymś roku, nie pamiętam. Pierwsza połowa IV wieku, tak. To nie jest wydarzenie, które zwiastuje koniec świata i z różnych opresji kościołowi udało się już wyjść. Zakończmy w takim razie na tym. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że dziś moim gościem był dr Marcin Krawczuk z Katedry Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!